Generalnie trzy takie punkty, cele do osiągnięcia. Może krótko je opiszę. Pierwszy z nich to Straż Miejska przyjazna mieszkańcom. Uważam, że tego typu formacja, jaką jest Straż Miejska, musi być przy mieszkańcach i musi być dla mieszkańców. To nie może być służba, która nam się kojarzy, z niesmakiem mówimy o tej pracy, gdzie nie jesteśmy zadowoleni z efektów jej funkcjonowania. Nie może to być służba, która niezbyt skutecznie rozwiązuje problemy, które są w tej formacji zgłaszane. Strażnik miejski musi być to osoba, kandydat do pracy w Straży Miejskiej, spełniająca wysokie wymogi, nie tylko ustawowe, ale zakreślone przez władze miasta, przez komendanta straży. To musi być osoba, która potrafi i umie się właściwie zachować w kontakcie z obywatelem, która zna znaczenie słowa służebna rola wobec społeczności lokalnej. To jest rzecz podstawowa. Cel drugi, który obrałem sobie do osiągnięcia, to Straż Miejska właściwie zarządzana. Ja nie chciałbym w tym miejscu, bo nie czas ani miejsce, być może nie czas ani miejsce, aby o tym mówić, ale uważam, że mam bardzo dużo pracy do wykonania w sferze organizacyjnej. Oczywiście tutaj w uzgodnieniu z panem burmistrzem prowadzimy też pracę nad nowym regulaminem Straży Miejskiej. Mam do wprowadzenia bardzo dużo instrukcji postępowań związanych z działaniami, które są prowadzone przez poszczególnych funkcjonariuszy. Mówiąc krótko, ja jestem nauczony porządnej pracy od podstaw. I czy ja będę zarządzał, kierował 500-osobową grupą ludzi, czy 5-osobową, te zasady muszą być jasne, czytelne i klarowne. W oparciu o których realizujemy wcześniej zakreślone cele, realizujemy zadania tak, aby te cele osiągnąć. No i rzecz trzecia, Straż Miejska skuteczna i efektywna. No jak mamy oceniać pracę Straży Miejskiej? Mógłbym oczywiście pokazywać Państwu wykresy dotyczące ilości interwencji, mandatów karnych, pouczeń, ale czy to nas przekona do tej pracy? Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że wzrost liczby podejmowanych interwencji niezbyt dobrze świadczy o stanie porządku publicznego w naszej gminie, a ktoś powie inaczej, że jest odwrotnie. To właśnie pokazuje, jak skuteczna jest praca Straży Miejskiej. Ja obrałem sobie jedno zadanie przy tym celu. Skuteczne rozwiązywanie problemów. Strażnik miejski musi zmienić nastawienie do problemów występujących w gminie. Nie ma to polegać na tym, że wsiada się do radiowozu na 8 czy 12 godzin, wykonuje się służbę patrolową na zasadzie gaszenia pożaru straży pożarnej, wraca się do straży, mundur zawiesza się na hak i wraca się do domu. Problemy, które nękają, dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zakłócenia spokoju, porządku, one mają być rozwiązane. I tak będę oceniał pracę poszczególnych komórek i pracowników Straży Miejskiej. Nie ilością mandatów, pouczeń, wniosków, nie będę się w tym w żaden sposób podniecał. Interesuje mnie tylko i wyłącznie skuteczne rozwiązanie problemu. Zdaję sobie oczywiście sprawę z faktu, że nie wszystkie działania możemy, skuteczne działania możemy podjąć samodzielnie, dlatego liczę tutaj ogromnie na współpracę z policją. Jestem już po rozmowach z panem komendantem. Czekają nas jeszcze dodatkowe uzgodnienia dotyczące porozumienia, które zostanie podpisane pomiędzy panem burmistrzem a komendantem powiatowym policji. Porozumienie, które ureguluje zasady współpracy obu tych służb w interesie mieszkańców naszej gminy. Wielość zadań, też i jak państwo widzicie, zmiana, i to istotna zmiana w funkcjonowaniu tej formacji, obarczanie nas chociażby nowym zadaniem w zakresie prędkości pojazdów poruszających się na terenie naszej gminy, popularny fotoradar, spowoduje, że trzeba tymi zadaniami się zająć i musi mieć kto się tym zadaniem zająć. Chciałbym, żeby służba Straży Miejskiej była służbą całodobową, aby dyżurny straży ustanowiony był co najmniej przez dwie zmiany 8-godzinne do dyspozycji nie tylko samych strażników, ale przede wszystkim mieszkańców miasta. Dużo jest do zrobienia w zakresie potrzeb lokalowych. I to nie chodzi o to, żeby zapewnić dodatkowe biurko dla strażnika, bo strażnik tego biurka tak naprawdę nie ma na dzień dzisiejszy, ale po to, aby właściwie i godnie przyjąć mieszkańca, który zgłasza nam swoje sprawy.